szokujące mecz Legia-Lechia zostanie powtórzony. Szokująca informacja, taką informację podał Mateusz, Mateusz Borek, podał Roman Kołtoń, przepraszam, w Café Football. Ale czy rzeczywiście ten mecz zostanie powtórzony? Mecz tak naprawdę kontrowersyjny z wielu przyczyn e, sytuacji, e, które miały miejsce podczas tego meczu, nieuznane tak naprawdę ręki, błędów. No właśnie, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, mecz Lechia kontra Legia. Legia zwyciężyła 3 do 1. Było tam tyle tak naprawdę kontrowersyjnych zdarzeń. Ręki nieuznanych w polu karnym miały być podyktowane. Nawet sam Zbigniew Boniek mówił, że sędzia Stefański tutaj popełnił błędy w swojej ocenie. Mało tego, mecz ten, no, praktycznie cztery bramki w tym meczu były też zakończył się czerwoną kartką dla zawodnika Błażeja Augustyna w 90 minucie. Natomiast naprawdę, no jest to mężczyzna tak naprawdę kontrowersyjny, który zbudował wiele emocji do tego stopnia, że w programie Cafe Futbol Roman Kołtoń na bazie informacji z internetu podał takie informacje, że ze względu na kontrowersje wokół tego meczu, no tutaj PZPN postanowił ten mecz powtórzyć, tak, powtórzyć. No szokująca tak naprawdę informacja, tym bardziej, że została ona przedstawiona w Cafe Futbol na żywo przez tak naprawdę szanowanych i wiarygodnych dziennikarzy. No, nie pamiętam takiej sytuacji na dobrą sprawę, no nie jestem aż tak stary, żeby miał tak pamiętać takiej sytuacji, ale nawet tutaj z y, czasów współczesnych nie pamiętam takiej sytuacji, żeby jakikolwiek mecz był powtórzony, czy w ogóle są do, ku temu podstawy tak naprawdę prawne, czy jakiś jest regulamin, że można po powtórzyć mecz, chyba to jest niemożliwe według mnie na dzisiejszych czasach. Y, natomiast rzeczywiście Roman Kotłem podał taką informację, aczkolwiek później się okazało, że ta informacja jest nieprawdziwa, że to jest jakieś fejkowe, fikcyjne konto założone na Twitterze, e, ktoś się podszywa po prostu pod kanał PZP-u, pod kanał łączy nas piłka i że to nie jest prawda, natomiast no, Roman Kołton jako dał się na to nabrać, tak? Tam był podany screen, tak naprawdę, że ten mecz został, został został powtórzony, no a Przecież wiemy, że dzisiaj tak naprawdę Twitter, tak, czy te media społecznościowe są ważnym, bardzo ważnym elementem. No, wielu dziennikarzy z tego korzysta, e, rozmawiają, dyskutują, e, przerzucając się także argumentami. No, szokująca sprawa, gdyby rzeczywiście to okazało się prawdą, tak, żeby mecz był powtórzony, ale wiemy, że już to jest fikcyjna informacja, że to jest nieprawdziwe. Nawet później e, rozmawiał Roman Kołtoń na kanale swoim prawda Futbolu z Zbigniewem Bońkiem na temat tej sytuacji no i Zbigniew Bońek no, był tak naprawdę rozczarowany, żeby Roman Kołtoń dziennikarz tak poważny, z takim doświadczeniem dał się nabrać na tutaj takie fejkową informację, fejkowy news, no ale wyobraźcie sobie taka informacja, tak, no patrzymy bo tutaj prawdopodobnie ktoś podrobił no, tego screena, tak czy, czy po prostu zrobił to w, w, w jakimś programie komputerowym screena z Twittera podrobił i wrzucił, no ale to jest szokująca informacja. Mecz powtórzony. Czy to jest możliwe? Przecież były takie mecze, które kończyły się przerwaniem meczu, e, tak? E, w 90-tych latach i tak dalej, i mecze nie były powtarzane. A tutaj rzeczywiście miałoby dojść do powtórki meczu. Tam było wiele kontrowersyjnych e, decyzji, tak naprawdę, podczas tego meczu. No ale też żeby po prostu ranga tego spotkania była nadzwyczajna, tak? E, było to praktycznie mecz, który decydował o mistrzostwie. E, także bardzo ważna była ranga praktycznie tego spotkania. No ale ostatecznie Legia zwyciężyła 3 do 1. E, no nie chcę mówić tutaj. I czy, czy, to, czy, czy zasłużenie, czy też nie, bo naprawdę tam było wiele kontrowersyjnych decyzji, chociażby sytuacja, gdzie praktycznie obrońca legi przepuszcza piłkę pod nogami, później ta piłka ta piłka uderza go o jego po prostu rękę, zmienia zupełnie kierunek lotu, no tutaj też są kontrowersje dotyczące jakby tego, tak? co jest ręką w dzisiejszych czasach co możemy uznać czy rzeczywiście sędzia dobrze po prostu robił, jeżeli korzystał z wideo powtórek czy były wszystkie ujęcia kamer no wiele, wiele tak naprawdę kontrowersji, cokolwiek ja bym tutaj nie powiedział w tej kwestii, no to zaraz po prostu pojawią się kod argumenty nie, nie masz racji, bo było tak i tak i tak dalej. Także ciężko jest mi powiedzieć, tak? Wiemy ostatecznie, jak, jak, jak po prostu ten wynik się skończył. Tam też były po prostu mocne słowa tak naprawdę obrońcy Lechi, tak? Który mówił wprost. Zostaliśmy okradzeni, okradzeni, tak? Zostaliśmy, że to po prostu złupili nas z tego wyniku, tak? Że tutaj to wszystko było niesprawiedliwe. No ale szokująca, rzeczywiście szokująca sprawa. Tutaj przypomnę tylko bramki kto zdobył dla Legii to jest Stolarski, Hamalajnen, Juri, Medeiros w praktycznie doliczonym czasie gry w 93 minucie, natomiast po stronie Leki to był Haraslin, tak? E, no i mówię, czerwona kartka dla Błażeja Augustyna w 90 minucie. No szokująca sprawa, i jeszcze tutaj żółtą kartkę Kucjak tak? Kucjak, który później właśnie takie płomienne przemowy mówił, właśnie w mediach. Także zostali okradzeni piłkarze Lechii z tego wyniku i tak dalej. No, mówię, bardzo kontrowersyjny mecz, pełen tak naprawdę tutaj e, e, emocji, tak sportowych, takich troszeczkę też złych emocji, e, no bo też stawka po prostu tego meczu była niezwykła. No, ale no, to, to, jest, to to jest kontrowersja. No, to, to co, co miało miejsce ostatnio, praktycznie widzę, miszów. Tak, a więc mecz, podczas którego sędzia doświadczony, że to był turecki sędzia, otrzymuje wideopowtórkę tylko jedną. Tak? I otrzymuje tylko jedną wideopowtórkę i na, na podstawie tej wideopowtórki wydaje decyzję. Tak? I no to jest wiele tak naprawdę kwestii. No mówię, to już jest tak naprawdę wydział całej dyscypliny, czy, czy po prostu kontroli sędziów, to już powinno być o, ocenione. I dla mnie tutaj jest jakby sprawa niejasna, jeśli chodzi o dotknięcie ręką tak piłki bo te przepisy się zmieniły. Znowu mają nowe przepisy wejść praktycznie od 1 lipca, czy od 1 czerwca. Dla, ja już muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem tak naprawdę tej, tej kwestii. Akurat w tej kwestii nie rozumiem kompletnie, ty, ty, jak tutaj interpretować te, te, tą rękę. Czy to jest powiększające tak naprawdę obrys ciała. E, widziałem też taką interpretację, że jakby ręka e, była taka infografika przedstawiona, że e, ręce człowieka były ustawione, czy człowiek był ustawiony tak, w, jakby stoją, w pozycji stojącej, e, pionowo, i ręce, jakby, które wyznaczały różną godzinę, dwunastą, trzecią, szóstą i w zależności, która po prostu ręka na jakiej była godzinie, jakby, tak, by którą by wskazywała, tak, była czerwona, żółta kartka, albo było brak kartki. To już w ogóle dla mnie kuriozalne, tak? No to znaczy, że co? Że ręce, na przykład, nie wiem, nisko osadzone, przy ziemi, gdy jest ręka, to, to nie ma wtedy po prostu no ręka, to jest ręka, czy dotkniesz ją u góry, czy z boku, czy po prostu w jakiś inny sposób. Także nie, nie rozumiem kompletnie tych, tych po prostu przepisów dotyczących tutaj jeśli chodzi o rękę, bo interpretacja jest tak dowolna, praktycznie sędziowie dzisiaj mogą się z każdej decyzji wybronić, tak? Z każdej decyzji wybronić. No, mieliśmy taką sytuację, na przykład w meczu ten Lechia Legia. Tak piłka szkopną tutaj z piłkę z lechi, jeśli chodzi o na, na bramkę przeszła na pod nogami piłkarza legi następnie zgarnął ją praktycznie ręką, piłka zupełnie zmieniła kierunek lotu. No i teraz ktoś powie, no tak, ale on kopnął ją, on praktycznie spadał na tą piłkę, to było jego jakby swobodny spadek jego ciała. No bo też trzeba pamiętać, no nie zawsze jest ręka, no też ciało się poru porusza pewne, według pewnej fizyki, tak? Jeżeli po prostu tutaj ręka spadała bezwładnie, nie był celowy to ruch na, na piłkę, no to nie można wtedy powiedzieć, że to jest ręka. No, ale rzeczywiście tutaj miała miejsce ręka no, a to mogło być kluczowe tak, na, tak naprawdę dla tego meczu, bo yy, praktycznie ręka w tym meczu mogłaby doprowadzić do rzutu karnego, yy, no i wynik by się zupełnie zmienił, tak? Zwłaszcza, że to był mecz dynamiczny, zupełnie to mogło się zmienić po prostu cała ta sytuacja. Wiele kontrowersji, yy, tak powiedziałem według, w, wobec tego meczu. Yy, no ale yy, tak powiedziałem, ta, ta informacja o tym, żeby ten mecz był powtórzony, to był fake, absolutnie to była nieprawdziwa informacja. No, szokujące także, że kibice są w stanie tutaj takie rzeczy po prostu, czy, czy niektórzy tutaj kibice są w stanie po prostu takie rzeczy podrobić, no bo to jest, to jest szokująca sprawa pojawiły się też informacje, że tutaj Piotr Stokowiec jest wściekły po meczu Lechia, Gdańsk, Legia, Warszawa że nie był zdenerwowany, tylko był wściekły właśnie Piotr Stokowiec Lechia też miała szansę na to, na to żeby zdobyć tytuł mistrzowski praktycznie po raz tutaj no, pierwszy tak, w swojej historii jeśli chodzi o historię Lechi Gdańsk, to tym bardziej to byłby to po prostu tak, sukces dla Lechi, dla kibiców tym bardziej tutaj kibice by się z tego cieszyli no ale mówię, mnóstwo Kontrowersji, mnóstwo praktycznie kontrowersji e, związanych praktycznie z tym meczem. E, natomiast, e, tak, co mówił Marek Saganowski praktycznie po całym tym meczu a więc jeden z trenerów tak no bo dwójka trenerów wiadomo Legii Warszawa i drugi Aleksander Wukowicz cytuję jesteśmy w dobrej sytuacji może nawet bardzo dobrej ale przed nami jeszcze cztery arcytrudne spotkania tak powiedział Marek Saganowski tak na krótko praktycznie po tym meczu odnosząc się do całego całego po prostu zdarzenia kolejny cytat z Marka Saganowskiego w idealnym świecie byłoby dobrze gdyby Legia od razu narzucała swój styl szybko strzelała gole i wygrywała cieszę się jednak że choć przegrywamy potrafimy wrócić do Gry, jesteśmy w stanie odwrócić losy meczu. I tak tutaj się właśnie wypowiedział, wypowiedział właśnie Marek Saganowski na temat tego spotkania. No, napiszcie w komentarzach, tak czy według Was ten mecz był tutaj, czy te błędy tak naprawdę, no bo to też jest taka sprawa, no błędy sędziego zawsze się zdarzają, tak? Czy niektórzy mówią tak, błędy, błędy można wybaczyć praktycznie każdemu sędziemu, tak? To jest rzecz naturalna. Natomiast niektórzy mówią w ten sposób, że te błędy, sędzie, jeśli chodzi o sędziowania, wypaczyły tak naprawdę wyniki tego meczu. Także jestem ciekaw wasza opinia. Piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Cześć.